Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Rzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współautor portalu Nauka o Klimacie i przewodniczący Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Witam. Dzień dobry. Wiele osób zna pana z filmu Można Panikować, Jonathana Ramzeja, Już ponad trzy lata minęło od premiery tego filmu. Czy coś się zmieniło na no plus w trakcie tych trzech lat? No, za chwilę mamy wybory w Polsce, wiemy z jakimi postulatami partie idą do wyborów, wiemy o czym się mówi. Przed nami szczyt klimatyczny w Dubaju, to na w przełomie listopada, grudnia, no później wybory w Stanach, mamy jeszcze wybory e -e -e europejskie, czy na tej płaszczyźnie geopolitycznej, ale też u nas w Polsce, czy coś się zmieniło na plus. Powiem tak, zmieniło się o tyle, że trochę zaczyna się mówić o kryzysie klimatycznym, także, także w kontekście wyborów, choć oczywiście nie jest to główny temat, to jest daleko trzeciorzędny temat, ale coś się o tym mówi, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że powoli rośnie zrozumienie, że klimat to jest coś więcej niż tylko pogoda, zmiany pogody, statystyki stanów pogody i że ten kryzys jest szerszy, dotyczy lasów, dotyczy Dotyczy bioróżnorodności, dotyczy rzek i mokradeł, a nie tylko kwestia transformacji energetycznej. Więc ta świadomość powoli rośnie, tylko to tempo wzrostu jest słabe. No, świadomość rośnie, ale też działania się pojawiają. Jednak coś się zmienia i w miksie energetycznym na świecie i w popularności odnawialnych źródeł energii, w politykach poszczególnych państw. To są dość powolne procesy, tak patrząc na porozumienie paryskie, rok 2015 i to, gdzie jesteśmy dzisiaj, a do czego musimy dojść. Ale jednak to się wszystko dzieje. To, że w prognozach mamy już jakiś pik emisji mniej więcej w połowie tej dekady, pewnie około 2025 roku i później one będą spadać, to chyba jednak jest coś optymistycznego. Ja trochę stawiam na ten optymizm, Wydaje mi się, że wielu słuchaczy, szczególnie takich podcastów poświęconych klimatowi, są bardzo już zmęczeni tą taką no, perspektywą, by o nie było katastrofy. Wszyscy są zmęczeni, a najbardziej będą, najbardziej są zmęczeni, jak poszczególne te etapy katastrofy się pojawiają, prawda? W związku z tym to, to nie jest dobra optyka, bo my tracimy dystans. Zauważa się pewne zmiany, które tak jak mówimy, dotyczą możliwego szczytu emisji. Pytanie, czy on nastąpi, jak nastąpi, w jakim, w jakim zakresie. Ale tak jak mówię, te działania, które podejmujemy, są daleko niewystarczające i one się de facto ograniczają do, do energetyki. No, fajnie, że przybywa odnawialnych źródeł energii. Fatalnie, że przynajmniej w niskich szerokościach, przepraszam, wysokich szerokościach geograficznych, nie mówimy o podstawie w energetyce jądrowej, chociaż to też się zmienia na plus w tej chwili. To jest, to, jest, to jest długi proces, bo zupełnie czym innym jest energetyka w niskich i wysokich szerokościach geograficznych. My o tym kompletnie zapominamy, że zima to jest zima, a noc to jest noc, prawda? I mało się mówi o rolnictwie. Jeśli o rolnictwie, to to. Tylko w niewielkim zakresie związanym z chowem przemysłowym, co jest oczywiście strasznie ważną sprawą i z etycznego punktu widzenia, i, i klimatycznego, ale to jest na razie rozmowa taka czysto teoretyczna, że być może wypadałoby coś tym, coś tym zrobić, ale żadnych de facto rozwiązań w tym zakresie nie ma. Jest mnóstwo rozwiązań pozornych, jak, y, które też budzą mnóstwo. Y, Problemów, jak na przykład y, y, aktualny sposób robienia elektromobilności. Mm -hmm. Który, który wcale nas nie prowadzi szybko do, 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 do spadku emisji, zwłaszcza w momencie, kiedy prąd cały czas jest wysokoemisyjny. A samochody, te, które robimy i sprzedajemy, mają tak wysoki ślad węglowy na, na wejściu, że się zrównują ze śladem węglowym samochodów spalinowych po przejechaniu 180 tysięcy km, jak trzeba wymienić akumulatory. Zrównują się pod warunkiem, że są zasilane tylko i wyłącznie. Zielona nie nie Ja nie lubię słowa zielona, to jest oszustwo. Mhm. Y, zielona energia w Danii, y, y, 48% zielonej energii w Danii to jest palenie lasów, tak? Pele drzewny. Tak zwana biomasa. Tak zwana biomasa, twarda biomasa. Mhm. Więc nie używajmy oksymoronów. Mówmy o nieemisyjnych czy niskoemisyjnych źródłach energii, mówmy o energooszczędności, mówmy o wpływie rolnictwa i mówmy o rozwiązaniach systemowych, a nie wyrywanych z kontekstu. Do tych rozwiązań systemowych może jeszcze za chwilę przejdziemy, ale zatrzymajmy się przy tych samochodach, bo to jest dobry przykład, że my tak naprawdę próbujemy przenieść trochę to, co dzisiaj mamy, w jakieś takie rozwiązanie mniej emisyjne, chociaż w długim okresie mniej, mniej emisyjne, jeden do jeden. Czyli mamy zwykły samochód z silnikiem spalinowym i wstawiamy samochód na baterie. Jest gorzej, jest gorzej z tego powodu. I, i, I nie zmieniamy całego systemu, tak? Czyli nie zmieniamy tego, jak y, żyjemy, w jakich miastach żyjemy, jakie dystanse pokonujemy, y, to czym je pokonujemy. No, po prostu chcemy sobie to przenieść jeden do jeden. Tak, gdybyśmy wieli zwykły samochód z lat 70. czy 80. taki fiat uno i, i go zamienili na samochód elektryczny, to byłoby dużo, dużo lepiej niż zamiana dzisiejszego wielkiego SUWA na samochód, na samochód elektryczny. Więc, mhm. yy, yy, więc my, że tak powiem, tylko yy, tak zmieniamy sam środek napędu, natomiast nie, nie zmieniamy podstawowej zasady, że to musi być coraz cięższe, coraz większe, coraz bardziej luksusowe i coraz mniej służyć temu, czemu ma służyć. To znaczy, ma służyć temu, żeby nas przebieść z punktu A do punktu B, a nie, żeby zaspokajać potrzeby prestiżu. Te moglibyśmy w troszkę inny sposób zaspokajać. O, to, to, to na pewno. E, tak sobie myślę o tych, e, jak sobie myślę o tych zmianach systemowych, no to główną zaletą Chyba jest tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat, jest pewna zmiana społeczna, która nastąpiła. Znaczy, młode pokolenie już wie, że kwestie klimatu są najważniejsze. Osoby trochę starsze też coraz częściej zwracają na to uwagę i wydaje mi się, że ta zmiana społeczna i przyzwolenie na pewne zmiany nie wiem jak bardzo restrykcyjne zmiany, czy jak bardzo bolesne zmiany się pojawiła. I to chyba jest ta najbardziej optymistyczna rzecz z ostatnich y, kilku lat. Pan mówi bańką. Mm -hmm. Badania socjologiczne pokazują, że bardziej za Niepokojeni zmianą klimatu są ludzie po 50 niż ludzie młodzi, a w każdym bądź razie Naprawdę? tak bardziej bardziej gotowi na, na, zrobienie, na zrobienie pewnych zdań. Mhm. Ja mówię w szerokiej, w szerokiej rzeszy społecznej. Oczywiście bardzo słychać dużo młodych ludzi, którzy są aktywni i super, znakomicie że są aktywni. A sumie, y, ale są takie badania jest... młodych Polaków przed tymi wyborami przygotowane, które pokazują, że klimat jest najważniejszy dla nich. Y... Te badania, które ja znam, prowadzone, prowadzone dosyć, dosyć, dosyć szeroko, nie wiem, jak reprezentatywna była grupa, na której było robione to, to badanie, o którym mówimy, i klimat jest reprezentatywny werbalnie, natomiast jest ważny werbalnie, natomiast no, niekoniecznie niekoniecznie. Tak fundamentalnie, bo cały czas fundamentalnie ważne są takie rzeczy, typu praca, typu mieszkanie, typu, typu właśnie najbliższe kilka, kilka miesięcy. Natomiast ludzie, którzy już podchodzą z pewnym dystansem do tego, typu, do tego typu problemów, bo po prostu mają inną sytuację życiową, zaczynają widzieć skutki, prawda? Oni żyją dłużej, zaczynają widzieć skutki, zaczynają widzieć problem i zaczynają się tym trochę trochę bardziej przejmować oczywiście nie wszyscy to też jest dosyć dosyć deklaratywne ale ale to jest ta grupa, która ma szansę lepiej się zorganizować i mocniej wpłynąć niż ci ludzie najmłodsi, tak? Powiedzmy sobie szczerze, oni mają pewne doświadczenie życiowe, jeszcze nie są zniechęceni, prawda? Więc, mhm. y, więc tutaj y, szukałbym y, szerszego poparcia społecznego i na bardzo różnych poziomach właśnie do tych spraw klimatycznych. Zbliżają się wybory za dwa tygodnie. Już Polscy zachęcamy wszystkich do tego, żeby poszli i zagłosowali 15 października w niedzielę. No przy okazji mamy też akurat referendum, ale o nim może mniej. I jak przyglądają sobie programy wyborcze i omówienie programów wyborczych największych partii. To pewnym miłym zaskoczeniem jest jednak to, że nie ma już takiego denializmu klimatycznego w tych programach. W zasadzie poza konfederacją, która twierdzi, że ten węgiel trzeba wydobywać i węgiel jest dla nas najważniejszy, i na tym powinniśmy oprzeć naszą politykę energetyczną i zostawić Unię Europejską, a przynajmniej politykę klimatyczną Unii Europejskiej ją, ją ignorować to jednak w tych największych partiach już czegoś takiego nie ma i to jest chyba bardzo pozytywne i jest też konsensus wobec budowania atomu w Polsce, co pewnie pana profesora ucieszy. To znaczy, jest tak, że ten konsensus nie, nie jest, nie jest taki, taki pełny, bo, hmm. bo, bo różne Różne ugrupowania, mówimy o ugrupowaniach pozycyjnych, powiedzmy, partia rządowa stara się jak najmniej wypowiadać na, na ten temat. Konfederacja jest, jest przeciw. Tak, bardzo cieszy, że te problemy są poruszone w programach partii. Trochę smuci, że niekiedy bardzo płytko, ale ale myślę, że myślę, że, je, że jest istotna zmiana. Zobaczymy, co przyniosą wybory i w jakim stopniu ta, ta bieżączka polityczna pozwoli realizować te, te punkty prób, programu. I żeby, żeby było jasne, ja się bardzo cieszę także z rozwoju energetyki odnawialnej, nie tylko energetyki jądrowej, prawda? Żeby, żeby, żeby no żeby w Polsce rozwoju jeszcze nie mamy tak. Nie, naprawdę. nie mamy i, i on mimo tego, że, że budzi. Długo, duże emocje, jest cały czas dosyć, dosyć powolny, jest dosyć dużo rzeczy do, do zrobienia, więc no fajnie, że jest pewien, kształtuje się pewien konsensus społeczny, że że, że warto używać też tych sprawdzonych źródeł backupu energii, których, które, które wiemy, że działają, a nie tylko wyobrażać sobie, że, że nowa wspaniała przyszłość przyniesie nam cudowne rozwiązania. Natomiast, oczywiście, należy korzystać ze wszystkich rozsądnych możliwości energetycznych. Zresztą słabo z nich korzystamy, prawda? To, to, to dobrze wiemy, jeśli chodzi o tą energetykę wiatrową, a nawet to fotowoltaikę na przykład, ją montujemy nie tam, gdzie trzeba. No, ale partie chyba już nie będą mogły tego uciec też szczególnie po, po takim lecie, jakie mieliśmy w tym roku, tak? Znaczy, każdy pewnie kolejny rok będzie bardziej nam przypominał o tym, że zmiany klimatu dotykają także nas w Polsce, że to nie jest jakiś odległy temat. I to jest chyba rzecz, której już politycy nie będą mogli po prostu ignorować, bo to będzie zbyt namacalne dla ich potencjalnych wyborców. Ja mogę powiedzieć tak, że globalnie tak, lokalnie w Polsce mieliśmy lato, w którym niektórzy z urlopem trafili na taką. Pogodę jak była typowa latem mojego dzieciństwa, mm -hmm. co było nie, nie do przeżycia <laughs> dla nich, prawda? <laughs> było, było, było na przełomie lipca i sierpnia mnóstwo, mnóstwo takich głosów, a to, że. Ale wrzesień mieliśmy gorące. No tak, ale wrzesień jest piękny i wszyscy, się, mhm. i wszyscy się cieszą, prawda? Ach, jak jest pięknie, ach, jak, jak wspaniale, prawda, że, że, że zacytuję słowa z piosenki Manamu i, 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 i kory raczej. Ale, ale, ale słyszą też powiedzimy. informacje w wiadomościach o suszy, na przykład. No tak, tylko to dotyka niewielkiej liczby osób, a przełożenie na kieszeń jest dosyć niejasne, bo jest inflacja, jest mnóstwo innych czynników, które, które na, to, na to wpływają, więc, więc to też jest taka mało sprawcza, że tak powiem, wiadomość. Ci, którzy chcą zauważyć, to coś zauważą, a ci, którzy nie chcą albo po prostu nie zauważają, nie zauważą. Mm -hmm. A jak docierać do tych, którzy to ignorują dzisiaj? No bo rzeczywiście z perspektywy no pe pewnie bańki, tak? Wydaje się, że tych informacji już jest mnóstwo, że jest ich nawet za dużo yy, i wszystkie media już się przedstawiły. To też jest bardzo ważna rzecz, że dziennikarze yy, też niekoniecznie yy, yy, piszący o klimacie, ale też dziennikarze polityczni na to zwracają uwagę. To są wszystko ważne rzeczy, tak? To pewnie procesy, które trwają miesiącami, latami, zanim oni się zainteresowali tymi tematami, ale już to się wydarzyło. Zwracają na to uwagę, yy, szybko yy, demaskują jakieś fejki, yy, pokazują. Kto się mija z prawdą i to się już naprawdę dzieje. Co się jeszcze musi wydarzyć, żeby więcej ludzi się, się tym zainteresowało? To też nie jest do końca prawda, tak jak pan mówi. Oczywiście w niektórych mediach to jest to jest bardzo ważny temat i pojawia się, może nie tak często jak powinien i nie w takim zakresie i zbyt trywializując, ale cały ale, ale już jest. Natomiast jest oczywiście cały czas bańka denialistyczna. Jest kolejny problem w mediach społecznościowych z kolejną falą denializmu bardzo bardzo szeroko rosnącą i to nie jest tak, że ta bitwa o świadomość już jest wygrana, choć oczywiście jesteśmy na trochę, na trochę innym polu niż, niż byliśmy. No już pewnie ta bitwa o świadomość będzie się toczyła cały czas, szczególnie gdy trzeba będzie wprowadzać jakieś bardziej, w cudzysłowie, bolesne rozwiązania, czy kosztowne rozwiązania, czy rozwiązania, które będą nas uderzały po kieszeni, czy będą wymuszały na nas styl życia, no to na pewno będzie się nadal, nadal działo, bo pewnie jest też wielu aktorów tak zwanych na tej scenie międzynarodowej, który na tym po prostu zależy, żeby tak było. No. Czy nawet nie tylko na scenie międzynarodowej, ale też może pewne lobby, na przykład paliwowe, możemy jeszcze do tego tematu potem przejść, którym po prostu zależy na tym, żeby było jak było, albo żeby udowodnić, że paliwa kopalne Możemy nadal spa, spalać je i w, tylko wyłapywać e, emisję z atmosfery. No tu jest, tu oczywiście mamy duży problem. Najważniejszy problem jest taki, o którym się znowu nie mówi kompletnie w mediach, że na przykład według międzynarodowego funduszu Walutowego dopłaty przede wszystkim pośrednie do paliw kopalnych to jest 7% produktu globalnego brutto. Mhm, ogromna kwota. To jest niewyobrażalna kwota, czyli krótko mówiąc, 7% tego, co wytwarzamy, jest nam zabierane i zużywane po to, żeby kręcić, że tak powiem, stryczek na naszą szyję, tak? Sami sobie, że tak powiem, do, 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 dokładamy do tego, walcząc na przykład o jak najtańsze paliwo, walcząc o dopłaty do węgla a nie o rozwiązania energooszczędne, które by dały ten efekt i ten komfort, który, który chcemy zachować. No, i to dotyczy takich gospodarek także jak Stany Zjednoczone na przykład. No oczywiście, które mają specjalnego ale... wysłannika do spraw klimatu, które dużo o tym mówią, ale w gruncie rzeczy sprzedają ogromne ilości ropy i gazu. To, to dotyczy wszystkich gospodarek, takich państw jak Norwegia, prawda? W, w, w Europie bardzo, bardzo, bardzo wielu gospodarek, które. które yy... Handlują paliwami. Bardzo duża część gospodarki w ogóle od, od tego zależy i też nie mamy alternatywy, pomysłu, jak ją, jak ją zmieniać, prawda? Jak, jak, to wszystko, jak to wszystko wprowadzać w życie? Za, za mało o tym mówimy i dlatego nie jestem takim optymistą, bo. Diagnoza problemu już zaczyna być obecna w mediach, chociaż mm. daleko, daleko niewystarczająca. Natomiast kwestie rozwiązań i, i, i dyskusji, jak to zrobić, żeby jak najmniej bolało, a niekiedy nawet mogło przynosić bezpośrednie korzyści jest bardzo strywializowana i taka wręcz wręcz dziecinna, prawda? Więc albo jej nie ma, albo hura będzie jakieś wspaniałe rozwiązanie, które wprowadzimy i nam w cudowny sposób zmieni rzeczywistość. To tak nie działa. No, może chcielibyśmy wiedzieć, wierzyć w taki techsolucjonizm że jak tyle nam się już udało stworzyć i takie podróże odbyć, to że i z klimatem sobie jakoś, ze zmianami klimatu sobie jakoś w taki sposób poradzimy. A Chciałbym zapytać o te wielkie lobby, bo wydaje się, że one są. Ogromnym hamulcowym y, dzisiaj, bo jeżeli społeczeństwo da się przekonać, a politycy dostatecznie no, są wybiera wybierani przez wyborców, więc muszą ich gdzieś tam słuchać, y, no to jednak y, wielka siła lobby i paliwowego, wydobywczego, energetycznego, ale też na przykład mięsnego, spożywczego, no są ogromne siły i ogromne pieniądze wydawane na to, żeby jednak status quo y, zachować. Y, powiedziałbym tak, że y, y, niewątpliwie. W ogóle mamy świat, który nie traktuje poważnie bardzo wielu, bardzo wielu zagrożeń, inne, inne przecenia, i bardzo, bardzo, bardzo łatwo jest z tym grać. No i to się odbija w naszej w naszej świadomości, w naszej świadomości społecznej, prawda? Brakuje na przykład choćby w polskich mediach, standardową. Argumentem jest, dlaczego my mamy płacić za politykę klimatyczną. Jak Polska nic nie znaczy wo wobec świata, Europa też nic nie znaczy wobec świata, bo, bo, bo Chińczycy i Stany Zjednoczone nic nie robią. Oczywiście jest nieprawda, że nic nie robią. Nie mówimy o tym zupełnie. Mm -hmm, mm -hmm. Też robią, ale są tam głosy takie, że co my będziemy coś robić, jak inni nic nie robią. Nie ma, nie ma w ogóle. Takiej dyskusji, że, że problem jest systemowy, że granice planetarne przekraczamy, że dochodzimy do, do granicy wzrostu, takiego jak rośliśmy do tej pory, że, że urośliśmy do tego, do tego stopnia, jak, jak cywilizacja ludzka, że, że dla przyrody przestaje być miejsce na planecie, a nie zdajemy sobie sprawy, że, że my bez tej przyrody nie przetrwamy. Bez, bez tego, co nam, co nam daje. I tutaj ten, ten problem widzimy tak, jak ci straszni mieszczanie Utowima, u że widzimy go po kawałku, tak? Natomiast cały czas nie ma próby syntezy i próby rozwiązań takich ogólniejszych, systemowych. A jeśli są, to też są bardzo ograniczone i powiedziałbym, Marketing ich jest bardzo słaby. Natychmiast mm. budzą, budzą, że tak powiem, mnóstwo niepewności, niechęci i obaw. No może te wielkie rozwiązania są po prostu trudne do ogarnięcia później dla odbiorców i dlatego te mniejsze kroki są, są łatwiejsze, łatwiej przyswajalne po prostu. Y a inna rzecz Są... jest taka, że żyjemy chyba w czasach, kiedy żaden z rządów nie chce wprowadzać wielkich reform, bo mają jakieś takie wspomnienia, że wielkie reformy źle się kończą, więc łatwiej robić małe rzeczy i nimi dochodzić do celu, niż robić szeroko zakrojone reformy, które zawsze w pewnym aspekcie się tam mogą nie udać i odbić niekorzystnie. A wiadomo, że perspektywa polityków jest jednak jednokadencyjna i. I tak po prostu jest. Oczy, znaczy, gdyby te zmiany były rzeczywiście mierzone tym, jakie skutki przynoszą, to znaczy, jeżeli zmiana nawet drobna ma doprowadzić do pewnej drobnej redukcji emisji czy zachowania i wzrostu bioróżnorodności, gdyby to była miara tych zmian, to byłoby super. Hmm. Bo ym, ja. Też jestem przeciwnikiem burzenia wszystkiego, po prostu, tylko naprawiajmy to, co źle działa, po kolei, od, od najgorzej działających elementów. Ja, ja przeżyłem kilka różnego rodzaju reform, które wywracały, wywracały wszystko, na przykład w nauce czy w szkolnictwie, i, i przepraszam, od, od mieszania nie przybędzie, prawda? Nawet jakbyśmy bardzo intensywnie wszystko, wszystko zamieszali, I, i nie jesteśmy w stanie wymyśleć, że tak powiem, Trudności, które mogą być i, i, i niespodziewanych skutków takiej, takiej, takiej wielkiej zmiany, bo to są wszystko strasznie, strasznie złożone układy. Natomiast no, te, te zmiany powinny być w jasny sposób motywowane spadkiem emisji i wzrostem bioróżnorodności. No i teraz, czy taka zmiana tych samochodów na elektryczne w takiej formie, jak jest robiona, przynosi nam spadek emisji czy... w długim okresie? Być może kiedyś przyniesie, ale właśnie chodzi o to, że. Że my musimy te emisje zmniejszać już teraz, natychmiast. Więc, więc jest już mnóstwo zmian, które, które można by wprowadzić, takich, takich niewielkich, czy, czy w prawie budowlanym, czy w prawie dotyczącym zagospodarowania przestrzennego, czy w prawie dotyczącym lasów, czy w prawie dotyczącym rzek, które nawet mogą mieć duże poparcie społeczne, ale my o tym nie mówimy. Zbliża się szczyt, szczyt klimatyczny COP28 w Dubaju. No, sama organizacja jego jest krytykowana i też miejsce, które zostało wybrane. Czy mam się czegoś spodziewać po tegorocznym szczycie klimatycznym? Szczerze, szczerze mówiąc, nie wiem. Dużo bardziej patrzę na to, co dzieje się w przyrodzie i to, co mm. dzieje się w tym roku, to jest rzeczywiście ostatni dzwonek, tylko tylko w Polsce tego nie widzimy bo, bo nas tego let, roczne lato nas nie dotknęło powiedzmy sobie szczerze niczym niczym nas nie dotknęło inaczej niż we Włoszech czy w Grecji inaczej niż we Włoszech czy w Grecji czy w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach czy w krajach Zatoki Perskiej czy w Indiach więc więc to jest jakby, jakby pierwszy, pierwszy element. Drugi element jest taki, że trwa wojna na Ukrainie, która no, z natury rzeczy jest w tej chwili tym centrum polityki światowej, i te wszystkie szczyty klimatyczne, które od lat cieszą się złą sławą, bo może. Posuwają niektóre, niektóre elementy współpracy międzynarodowej do przodu, ale w sposób dalece niezadowalający, więc nie, nie widzę żadnej przyczyny, dla którego miałoby być w tym roku inaczej. Rozumiem. A wybory europejskie w przyszłym roku? Ważne? I później wybory w Stanach? No, w Stanach chyba wyjątkowo ważne, bo gdyby Donald Trump wrócił do, do, do władzy, to oznaczałoby też ogromne zmiany na polu podejścia Stanów Zjednoczonych do polityki klimatycznej. No. Wszystkie, wszystkie, wszystkie wybory są ważne, I, i te nasze, i potem wybory samorządowe, i wybory europejskie i, i, i wybory światowe. No dlatego musimy mówić o tym klimacie i, i, i pokazywać, jak to, co się dzieje już w tej chwili na wielką skalę zagraża nam, ja powiedziałbym właśnie już w takiej skali kadencji politycznych. Mhm. To już nie jest skala dziesięcioleci. Panie profesorze, tak sobie przeglądałem notatki a propos filmu Można Panikować i yy, wyczytałem tam, że miał pan wtedy, panie profesorze, 62 lata, czyli w tym roku 65. No kończę 66 za z, z jakiś czas po wyborach, tak. A, okej. Okay. I wybiera się pan na jakąś emeryturę yy, naukową, aktywistyczną? To znaczy, na pewno troszkę ograniczę działalność, bo nie, nie, nie daje rady. Yy, kończy mi się... Yy, jeszcze mam półtora roku yy, pracy, yy, trochę zarządzania kolegami jako dyrektor Instytutu Geofizyki i do żadnej pracy zarządczej nie będę chciał yy, się zabierać, yy, zwłaszcza że, że to jeszcze jak się ma yy, fajny zespół, z którym się dobrze współpracuje, to yy, to, to się daje zrobić, natomiast yy, to nie jest zawsze zawsze sytuacja. No natomiast yy, yy, wycofywać się na razie nie, nie chcę, nie widzę powodu. <laughs> nie, nie żebym do tego zachęcał, no, ale jest pan też bardzo aktywny, a to też jest obciążające. No ale daje satysfakcję i daje kopa, prawda? Więc, yy, więc yy, 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 ja, ja myślę, że, że wycofanie się na bok i kopanie grządek to może nie jest moja... Yy, Moja rola, natomiast chyba będę więcej żeglował. O. Mam jeszcze takie pytanie, już trochę na koniec rozmowy. Wiem, że Pan unika tego i dawania takich rad indywidualnych, bo jednak potrzebujemy zmian systemowych. Ale czy są jakieś takie rzeczy, na które powinniśmy teraz jakoś szczególnie zwracać uwagę? Oprócz tego, że musimy iść na wybory i musimy podjąć racjonalny, racjonalny wybór, i to jest super ważne i tak naprawdę najważniejsze w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Znaczy, najważniejsza jest dyskusja społeczna, prawda? To znaczy, nie chowajmy głowy w piasek. Nie mówmy, inni to za nas załatwią, tylko, tylko właśnie szukajmy, szukajmy tych rozwiązań i na niskim poziomie, i na wyższym poziomie, bo, bo te rozwiązania indywidualne na niższym poziomie nie dają często bezpośrednich skutków, czasami trochę, ale budują gotowość do zmian na, 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 wyższym, na wyższym poziomie, właśnie tych zmian strukturalnych i nie obawiajmy się trudnych tematów, prawda? Wszystko można zarzucić filmowi Alagor, poza jednym, że miał dobry tytuł. <laughs> I, I nawet trochę zaczęliśmy od tego, że to jest niewygodna prawda i że wszyscy są zmęczeni. Mm -hmm. i, no, ale to, to niestety y, o, ta prawda nadal, nadal jest. A jeszcze jakieś słowo dla młodszych aktywistów, bowiem że wielu z nich aktywistek, bowiem wiem, że wielu z nich słucha tego podcastu. Oni też są zmęczeni, też są pewnie zniecierpliwieni tym jak to powoli wszystko idzie do przodu. Te organizacje też się zmieniają, młodzieżowy strajk klimatyczny się zmienia, ruch Fridays for Future się się zmienia. Mamy też piękną inicjatywę Wschód, która działa bardzo aktywnie, są też takie mniejsze, nieformalne grupy, jak na przykład kolektyw Bombelki, które też działają w temacie gazu? Ja, ja powiedziałbym tak. Nie mylmy aktywizmu, ideologii ze związkami przyczynowo-skutkowymi w przyrodzie. To, że nam się wydaje, że jakieś rozwiązanie jest dobre, nie znaczy, że musi być dobre. Jeżeli dopiero Znajdziemy związek pomiędzy propo proponowanym rozwiązaniem, a właśnie tymi rzeczami, o których mówiłem, ograniczeniem emisji i, i, i wzrostem bioróżnorodności, to dopiero mamy, mamy pełną świadomość tego, że to rozwiązanie jest dobre. I działa. Natomiast jeżeli my szukamy jakichś cudownych rozwiązań, które przez nagle niezwykłą zmianę organizacji społecznej, która ni stąd, ni zowąd ma się zrobić, przyniosą nam światłą, taką dobrą, dobrą przyszłość, to, to to się chyba nigdy nie sprawdziło w, w historii ludzkości. Mm -hmm. No ale kto ma o tym mówić, jak nie młodzi? Młodzi mają o tym mówić i młodzi mają o to walczyć, tylko muszą mieć świadomość celu i że celem jest zmniejszenie odcisku na przyrodzie. Zachowując, oczywiście, jak najwięcej, czy, czy wszystkie możliwe, najlepsze zdobycze. Cywilizacji, no bo oczywiście można y, popełnić zbiorowe samobójstwo, prawda? I to nie jest rozwiązanie, które, y, które byśmy byśmy proponowali. E, tak, no i jakąś bardziej optymistyczną końcówkę tej rozmowy. No dobrze, profesorze. optymistyczna, optymistyczna końcówka, końcówka jest taka, że y, y, cały czas y, w naszych rękach jest bardzo dużo i że. Y, Wspólne działanie buduje, więc, więc działajmy, działajmy wspólnie, pamiętając o tych dwóch imperatywach. Po prostu pamiętając o tych dwóch imperatywach, działajmy wspólnie, a nie przekrzykujmy się, że moje lepsze, moje lepsze, moje lepsze. To są dwa imperatywy, które po prostu musimy wdrożyć w życie. Super, bardzo dziękuję. A dla tych, którzy tylko słuchali, a nie oglądali podcast, powiem, że pan profesor się uśmiechał w trakcie tego podcastu. To nie była taka bardzo poważnie mroczna rozmowa. Znaczy, wie pan, przyszłość jest, będzie jaka będzie, prawda? Natomiast mamy to, co mamy, cieszymy się tym dobrym, co mamy na co dzień i starajmy się, żeby było lepiej. I tym babim latem, które mamy, przynajmniej w Warszawie. Profesor Szymon Malinowski był gościem zielonego podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Żyman. do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.